Żaby to są prawie to samo co ludzie. I trzeba im pomóc. Trzeba im pomóc. Mało kto wie, że w mieście, nawet w centrach miast występuje kilka, nawet kilkanaście gatunków płazów. W Gdańsku mamy ich 12 gatunków, czyli nie mało. Zwykle żyjemy w przeświadczeniu, że mamy ropuchę i tylko ropuchę. Mało kto wie, tak jak dzisiaj pokazywałem, te żaby są naprawdę kolorowe, ciekawe i atrakcyjne. To nie są szare, brzydkie stworzenia, ale naprawdę tutaj słyszeliśmy takie okrzyki zachwytu, bo niektóre te żaby naprawdę są piękne. Jasiu, a skąd tyle wiesz o żabach? Mój tata mi opowiedział bardzo dużo, bo jest ornitologiem i interesuje się żabami. Biologiem. Komu ropuszkę? Pani? Ach, nie. Niektórzy, nie wszyscy wiedzą, ile lat może płaz żyć i okazuje się, że ropucha szara, ten najliczniejszy gatunek tutaj spotykany, on może żyć nawet 20 lat. Dlaczego żaby tak sobie pomagają, że jedna przenosi na grzbiecie drugą? Jedna ta, która jest chyba na tej... na górze? Na górze. To ona jakby chce wiedzieć, jak iść, bo ta dolna bardzo dobrze nie widzi, ale ta górna widzi, bo jest wyżej i bardziej widzi, gdzie iść. Ale to co słyszeliśmy, to jest jedna z takich ciekawych teorii, którą ja nie byłem świadom tego. Ja słyszałam, że samica przynosi samca na grzbiecie. Ja zwykle tłumaczę to w ten sposób. Też karkołomnie, że samice są na tyle fajne, na tyle uprzejme i że tego samca mniejszego po prostu biorą na plecy i mu pomagają dojść do wody. Są silniejsze, większe i bardziej uprzejme i za to samice kochamy albo dziewczyny kochamy, że są takie fajne. Tak jak u ludzi czasami. Tak, no czasami, tak. Rzadko, ale też tak się dzieje. Niektórzy trochę się brzydzą żab, bo one takie śliskie są. Nie masz z tym problemu? Nie, po prostu. Ja łapię je, delikatnie je łapię i wrzucam do wiaderka i tyle. Nic strasznego.